Robert Kubica z Formuły 1 przesiadł się za kierownicę samochodu rajdowego. Jak to oceniasz? Powiem tak, ja myślę, że Robert żyje własnym życiem i tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim być wdzięczni za to, co on już dokonał, bo to, co on zrobił dla polskiego motorsportu, jest w ogóle niepoliczalne. Nie da się tego zmienić na pieniądze, na jakiekolwiek wartości. To jest coś, co jest po prostu niebywałe. Dzięki Robertowi Polska stała się znana w świecie i tak naprawdę pojechał w rajdzie. Czy był to błąd, czy nie, nie mi to oceniać. To była jego i wyłącznie sprawa. Trudno, żeby ludzie z zewnątrz mówili Robertowi, co ma robić. Bardzo łatwo tak mówić. W tej chwili Robert stara się wrócić do pełnej sprawności i wiem, że start w rajdach przede wszystkim jest takim pierwszym krokiem, który mógł wykonać. Oczywiście ludzie mogą powiedzieć, wraca do rajdów, w których tak naprawdę miał ten wypadek, ale z drugiej strony, jeśli nie wróciłby do rajdów, to w tej chwili prawdopodobnie ciężko byłoby mu znaleźć jakikolwiek samochód, który mógłby startować, który że tak powiem, pracowałby na jego refleks, na jego koncentrację, bo to myślę, że z tym Robert będzie miał największy problem, jeśli chodzi o powrót DF1. Robert jest osobą, która jest niesamowicie szybką, naprawdę. Te opinie w świecie, które mówią, że Kubica jest jednym z najlepszych kierowców na świecie, absolutnie nie są przesadzone. Do jakiegokolwiek samochodu Robert nie wsiądzie, na pewno będzie szybki. Pytanie tylko, czy będzie w stanie wrócić do F1, ale ja mu tego życzę z całego serca.